Dzień dobry. My mamy niedzielę rano. Zbieramy się do Warszawy. No, świetnie nam to wychodzi, jak widać na załączonym obrazku. Cudnie. Czy to ma być taki poranek? Ja myślę, że trzeba zrobić kawę, trzeba wstawać. Jakieś dziwne nogi wystają tutaj, proszę państwa. Gilowe postówkę. Gilowe postówkę. Taki wyszedł pyszczek. Dzień dobry, Deleniusku. Zawsze dostanę łapą w twarz. Moje czy jej? Twoje. Nie patrz, ale nie patrz. Ten pies mnie w ogóle nie słucha, w ogóle. Dalej żyjesz tam? Dalej. My wyjechaliśmy z domu, podskoczyliśmy do mojej siostry, żeby oddać klucze. I okazało się co? Że zapomnieliśmy najważniejszych rzeczy, czyli tego, co mam w telewizji pokazać. Wracamy do domu. Dobrze, żeśmy sobie przypomnieli, bo byłoby smutno nam, jakbyśmy byli dalej w trasie i nie wiedzielibyśmy, co mamy z tym fantem zrobić. Także wracamy. No to nie jest żadne opóźnienie, zwłaszcza, że wyjechaliśmy i tak dużo wcześniej, niż myśleliśmy. Ech, kotku, kotku, co masz w środku? Fleczki! Konie przed nami jadą, zobaczcie. Gdzie ich dojedziemy? Patrzy na mnie. No patrzy na ciebie. Chyba coś zrobiłam. Pisze mi, że na radiu, że kod trzeba klikać, żeby włączyło się nam radio. No i wklikałam kod, który znalazłam gdzieś na internecie po jakimś dziwnemu językowi. I patrzcie, co się stało. Zaczęło mi odliczać i nie wiem, czy to jest jakieś odliczanie nie przypadkiem do jakiegoś samozniszczenia albo czegoś. Za 14 minut i 40 sekund powiem wam, czy żyjemy. Dojechaliśmy do domu. Zobaczmy miejsce zbrodni. A pudełko po prostu siedzi sobie w miejscu w niezmienionej formie. Nic już więcej nie miałeś zabrać? Nie, jedźmy. Mamy pudełko, jedziemy, zwarci i gotowi, teraz już nic nas nie zatrzyma. Wszystko mamy? Ja mam wszystko. Spider-Man, Spider-Man, na, Spider-Man. Wracam do radiodestrukcji. Nie wiem, co ja naklikałam. 10, 9, 8, koniec opcji, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Aha, wspaniale! Jezus, żyjemy. Nic innego. To co można więcej chcieć od życia? Pudełko się kapliśmy, wzięliśmy, auto nie miało destrukcji, po prostu żyjemy. Pudełko wszystko masz wszystko, co miałaś mieć. Tak, wszystko włożyłam. Nie rób mi tak. Tam jest wspaniały dzień! Tak. Żyjemy. Jedziemy. Te szminki? A teraz jedziemy na coś do jedzenia. A propos tego CPN-u, jedziemy na hot doga. Ja sobie chyba wezmę z sosem czosnkowym. Nie, teraz! Zobacz, teraz będziesz brał sosem czosnkowym, nigdy nie bierzesz, nie! Ale dlaczego nie mogę z sosem czosnkowym? Nie, bo będziesz walił, wszystko będzie walić. To potem zostanie, jutro dalej będzie ci się od żołądka ten sos czosnkowy odbijał. Ty jadłeś kiedykolwiek hot doga z sosem czosnkowym? Tak. Kiedy? Jak cię nie widziałem. I zostańmy przy tym! Hej, no! Nie! Ale to chociaż... Nie! Chociaż... Nie! A jakby... Nie! No, God! A jakby mi tak... Nie! Krople dała? Nie! 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 No! Przecież to ja będę zamawiał. Nie! Ty będziesz grzebać po pudełku. Nie, to ja idę zamawiać tam hot dogi. A ty grzebaj po pudełku. Nie, bo ja nie wiem, co tam miałaś wziąć znowu. No, wiecie, że będziesz... A ja nie chcę, żebym brał sosem czosnkowym. Ble, ble, ble! Ale... Ble! To też chcę weźmieć sosem czosnkowym. Nie! Co jest z tobą? Ble. To co? A jak nie będzie? Czego? No... Co z urzędowego? No to wszyscy zadowoleni. A nie, jak nie będzie kabanosów. Będą.
tych. Wolinko. Jedziemy. Yummy. Po raz pierwszy to ty mnie wyciągnąłeś na maka, chciałabym zauważyć. Ja? Przecież to ty mnie prosiłaś. Jeżdżamy do Warszawy. Dostępna jest szybsza trasa. Oszczędzisz 3 minuty, poruszając się drogą Alei Jerozolimskie, drogę wojewódzką. Jechaliśmy 400 km, żeby teraz usłyszeć, że będziemy jechać 3 minuty wcześniej. No, zachodzę! No. Przy tych 5 godzinach trasy to faktycznie niebagatelna różnica. Ponosi świeci koruczek. O Jezu, pierwsza się cieszy, że korek. Ale fajnie. Ktoś chce wynająć mieszkanie z mega mikroskopijnym balkonem i na tym balkonie całość tego balkonu zajęty jest przez klimatyzator. Ups. Walizkę mamy, docieramy. Stoję na tak. Przyjemny, mamy pokój moro, patrz się dopasowała. Jeden dzień bez odżywki, urwiesz to. To nie. Strasznie głębok. Ale to się nie trzyma na. To, kochanie, jak to urwiesz? Ja, kochanie, mam takie mięśnie brzucha po naszych treningach, nie masz pojęcia. Jestem w szoku. Ja też. Ale takim pozytywnym. Ale jestem też, zajebiste jest to, że znasz tą cenę przed podróżą. Nie musisz mieć gotówki przede wszystkim. Tak. I nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że jakiś taksówkarz ci powie 50 zł. No. I no pocałuj się w nos. A możesz też zamówić całego busa na przykład na 6 osób, no nie? No. Zajebiste to jest. Powiem ci, że to jest. Widać nasz poprzedni hotel. I hotel Nowotel. Hotel Nowotel. No to może wróćmy się trochę do tego poprzedniego wyjazdu. Pora. To umiemy! Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było kochać tak aż do bólu? O, mam męża Arnolda Schwarzeneggera! On idealnie, idealnie udaje Arnolda Schwarzeneggera. Patrzcie. On my life! Teraz! Powoli dojeżdżamy. Nie wiem, zbliżamy się jakoś do centrum, może tak. Robi się ciaśniej i myśmy też trochę zamilkli, bo już się przystało tak. Nie! Tu wszystko jest takie jakieś duże, a tam widzicie te budynki, jak się wyłaniają. Trochę zapomniałem, że to metro ma. Ten. A puść tą klamkę. I teraz. Mój mąż próbował otworzyć szampana. I oczywiście wylał. Ale to tym razem nie jest moja wina. Ale nie muszę tego publikować przecież, że takie rzeczy się dzieje. Jaka wina. Kocham cię bardzo. Ciebie też. To taki jesteś mój przewodnik. Krzysiu powiedział, że tu wszędzie leżą hulajnogi, bo można tak.
Bo nie trzeba ich odstawiać do stacji dokującej, co jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, bo zamiast ustawić punkty ładowania, to ktoś jeździ i zbiera notatki chyba. Jestem prostą osobą. Ten cukier nie rozpuści. No i wracamy do aktualnego wyjazdu. Idziemy gdzieś, mój mąż prowadzi. Idziemy do innej restauracji z Pad Thaiem, bo... najlepsze jest to, że zamknęli... Tylko ją. Tak. Mój krewetki, tylko masz chyba ogon. Chcę po krewetce. Daj znać. Taka chrupka jak nasza? Zamówiliśmy Ubera po raz drugi, zjedliśmy i jedziemy z powrotem do hotelu. Się wychillować, zrelaksować, iść Lulu, bo jutro rano trzeba wcześniej wstać. Dobry wieczór. Kochanie. Jak się spało? Straszna noc. Jezus, jak się ułożyć nie mogłam. O, pół nocy nie spałam. Za ciepło, za gorąco, niewygodnie, szyja boli, za wysoko, za nisko, zaraz umrę. Jakie łóżko jest najlepsze? Moje własne w domu. Boże, myślałam, że... Za co ty spałeś jak moje dziecko? Nawet nie chrapałeś dzisiaj. Przecież może musimy ukraść tą poduszkę. Co mam poskrążone oczy? W ogóle właśnie masz płaską twarz. Płaską mam twarz. Mhm. Czyli cała spuchła, przerąbana. Nie, dobrą masz twarz. Wyglądasz bardzo ładnie jak na rano. Tak? Mhm. Dziękuję. Właśnie dziwne. Ci służyła ta noc. Potrzebuję wody i już mi zaschło gardle. Znowu pytasz. Tam masz. Wiem. Zawieszam się. Kochanie, tak się nie stresowałaś przed TVN-em, o co chodzi? A to nie, to jest inny stres. Jak? Stres, że po prostu musi mnie ktoś kopać po łydkach, żebym przestała gadać. Tam. Wyłania się. Strasznie duży, okrągły budynek. Jakby go przewrócić na bok, to by się przetoczył przez całą Warszawę. Kto by... Oj, jeszcze mają rurę przechodzącą. Wjeżdżamy. Dobrze, tam ktoś otworzy bramę. Dzień dobry. Pytanie na śniadanie. Marta Tomaszewska. No koniec. Moje zadanie dzisiaj było ci doprowadzić pod ten budynek. Od wczoraj. I ja dokonałem swojego i ja mogę się wyłączyć. Mogę zemdleć. Okej. Okay. Dotarliśmy. Myślisz, że one się włączą? Ostatnie przygotowania. Martusia, tak. Przygotowuję rekwizyty, które później zobaczycie w telewizji. Których ostatecznie nie było widać, niestety, ale o co właściwie mi chodziło i o co chodziło z tymi gadżetami, to Wam pokażę w osobnym filmie. To Wam pokażę w osobnym filmie na kanale głównym, także śledźcie. Czadersko. Tu jest.
Wszystko w porządku? No. Ja miałam taką sytuację, tylko ja się tak zapinałam. Tak, się zapinałam. Mąż pomagał, trzymał, kolan naciskał. To warto powiedzieć, gdyż jak zdjęłam ją, chcąc się okąpać w hotelu, okazało się, że jedyne paski w kolorze mojej skóry to było tam, gdzie miałam stanik. Reszta jest fioletowa. Tak. Ja rozebrałam to i tak patrzę przed lustrem. Siniak na brzuchu? Jaki? Dobrze mi poszło. Nie ma co. Odczytuję teraz wasze wiadomości na Instagramie, w ogóle po całej sytuacji mój mąż idealnie to podsumował. Co miałam, kochanie? Masz tylko 3 stopy, kochanie. Na 10 minut. W ogóle niesamowicie wam dziękuję, że jesteście ze mną, że tak wiele osób w ogóle siedziało przed TV, że oglądało, że to jest takie niesamowite i to jest takie wsparcie. W ogóle pytaliście, czy się denerwuję, teraz pytacie, czy się denerwowałam. Otóż ja mam w ogóle takie coś w sobie, że się denerwuję przed samym i tak samo było na maturze, czy na egzaminie, na studiach, każdym, że dopóki nie usiądę w danym miejscu, nie zacznę mówić, to gdzieś tam ten stres jest, a jak już się zaczyna, już wszystko po prostu idzie swoim torem, tropem i tak dalej, to ze mnie wszystko schodzi, także wtedy już mam całkowity luz, chill i tak dalej, więc tutaj jeżeli chodzi o nerwy, no to gdzieś tam zawsze fajnie było, ale jak już weszłam do tego pytania na śniadanie, miałam tam wchodzić do studia, to już wszystko jakby zeszło ze mnie. Zresztą był ze mną Krzyś i to mi wystarczyło, że tam jest, siedzi, wyjdę stamtąd, przytulę się, dostanę od was jakieś wiadomości, będę to czytać, wiedziałam, że mnie wspieracie, cokolwiek bym nie zrobiła, także czat. I co? Nie, to jest mała stacja. Nie robię takich rzeczy. W ogóle jesteśmy w szoku, jak wygląda cała sprawa jakby z wykonaniem takiego programu, bo wiecie, to leci dzień w dzień, to leci przez kilka godzin, więc wyobraźcie sobie i wiecie, ktoś kto widzi to na ekranie telewizora, to widzi tylko wszystko takie ładne, już wszystko pięknie gra, ale wyobraźcie sobie, ile zamętu jest z tej drugiej strony i to jest niesamowite. No, tam się strasznie dużo dzieje, ludzie biegają tam. Tam jest powrotem, jeden makijaż, tak, ktoś kawa, tak. Ten leci, je na szybko. Jeden już idzie na program, drugi wychodzi, tak. Tutaj kolejni czekają. Wrzucają jakieś gadżety, żeby to pokazać, żeby coś tam było, no nie? Potem to zmieniają, ktoś wychodzi, ktoś wchodzi, wszystko działa jak w zegarku, każdy wie, gdzie ma być, co ma zrobić, jak ma to zrobić, w odpowiednim momencie to robi i patrząc na zegarek, który jest generalnie chyba w każdym pokoju, chociaż patrzyłam tylko na jeden, to naprawdę wszystko tak sprytnie jest rozwiązane. To jest takie dla mnie w tym momencie niesamowite. A potem przyszła Marta i wszystko wzięło w łeb. Bo jesteś tam na tych nagraniach, to tak spokojnie, jakby się tworzyła te drzwi, było... No. Bo tam się tyle dzieje, tam jest taki szum, że to jest szalone, no nie? No, niesamowite. I tam, nie wiem, jaki tam jest, tam jak szłaś od tego pomieszczenia, gdzie myśmy czekali, do tego pomieszczenia, gdzie jest nagrywanie, nie wiem, jaki tam jest przedział. Nieduży. Nie kamery, tylko te mikrofony, no nie? Że ktoś tutaj o czymś rozmawia, tam się nagrywa i idzie to na żywo w telewizji, a my tutaj sobie rozmawiamy normalnie, jakby nigdy nic, no nie? I luz. Wiesz, to takie jest też szalone. Bardzo dużo takich niesamowitych rzeczy, których fajnie było doświadczyć. Na shopping. Shipping. Shipping. No, to a propos naszych tych... a propos programu. Tutaj jest zgubiony kontener. No, prawda jest taka, że przeżyliśmy i zobaczymy, czy jeszcze kiedyś będzie nam dane być w telewizji. Ale to, co zobaczyliśmy, to... Na razie jesteśmy jakąś godzinę po, no to daj luz, daj przeżyć. O, niesamowite. Fajnie. Znacie jakieś zabiegi na worki pod oczami? Nie wiem, jakiś lód przykładać albo coś. Nie, muszę na jakichś chińskich stronach ogarnąć coś na worki pod oczami. Ewidentnie. Na pewno Chińczycy na to coś wymyślili. Oni mają worki pod oczami, a jak się umalują, to nie mają worków pod oczami. Wiesz, jak wyglądają przecież Chińczycy nieumalowani. Ale ty nie masz takich worków jak w telewizji. A ty nie walłaś się, jak szłaś tam ten kawałek? No, może w jakiejś tam rurkę, jak przejazd był kamery, to drzing przyzwoniło. Ojej. Dojechaliśmy do Ikei.
Także idziemy sprawdzić, bo potem czeka nas wyjazd zakupowy już. Ale to później, teraz sprawdzimy, czy jest coś ciekawego. Także lecimy. Tak, głodni jesteśmy okropnie, więc stwierdziliśmy, że zjemy już tutaj. A potem pójdziemy tam. Torcik migdałowy z czekoladą. To jest ciasto? Nie, ja głodna jestem. Pomarańczowy. Dziękuję. Wybrałeś mandarynkę? No, zobaczymy, smakuje. Myślimy jeszcze chwilkę. Dobra. Zjemy i idziemy. Ja jestem głodna, masakros. A, nie zjemy z soli. Ano. Bo tutaj jest domowo dlatego, że tu jest tyle aż gratów, tylko że tu jest za dużo gratów. Bo sprzątanie tego to nie... A ty to jest pierwsza. A ty to jest pierwsza. Porównaj to z naszą po prostu. O, ja pierdzie. A no tu... O. I cześć, oglądaj teraz telewizor, wiesz, podwiąć sobie nóżki. Bo ona jest taka krótka, ale w sam raz. Nie jest krótka, jest długa. Czy jest... Oj, tu bym wypoczął. No nie? No. Ale to nam... Zmierzyłaś? Zrobiłam. Zdjęcie wymiarów? Zrobiłam. I? 100 na 95. To ja tutaj jest, bo no. Ale gdyby to wysokość. Ale cały czas o tym rozmawialiśmy i mówiłaś, że tak nie chcesz, że ty chcesz witrynkę. Żeby tak to zrobić, ale nie. No i tak zrobiłam. Tak. Co? Ale o czym mówisz? Odbiciuko. Zobaczymy, czy się zmarzy. Desunia. No, my już jesteśmy prawie w domu. Mamy nadzieję, że podobało wam się to, co widzieliście. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami w pewien sposób. Dziękujemy wam za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie miłe wiadomości, za każdy trzymany kciukę. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, całujemy i ściskamy mocno. Do zobaczyska. Pa. Pa.